Cześć, witajcie z tej strony Kajrowskiej. Witam was w pierwszym odcinku Making of Górale Kujawsko-Pomorskie. I kąga trochę rozmazana, ale to się naprawi. I tak, dzisiaj wam pokażę mniej więcej jak to wygląda. Więc co, bez przedłużania ładujmy tą mapę. No ale jeszcze zanim zaczniemy, to klasycznie wspierający. Jak Waszek wpłacił 3 zł z dopiskiem, może jakaś wspólna gierka kiedyś. Oczywiście jasne. Napisz na Discordzie, możemy zagrać kiedy chcesz, tylko najlepiej w weekend, bo wiesz, no. I co, ja nie będę przedłużał, bo wiem, że bardzo czekacie na tą właśnie mapkę, więc lecimy. Okej, ale jeszcze ostatnia chwilka, obiecuję. Najnowsi subskrypcji, od ostatniego filmu doszło bardzo wiele nowych subskrybentów, ale tylko jeden z nich był publiczny, więc dzięki prezesie Ziera za subskrypcję. Dziękuję również wszystkim, którzy mnie zasubskrybowali, ale mieli prywatne. Dobra, już nie przeciągam, bo serio chcecie to oglądnąć. Okej, a więc jesteśmy już na mapie. No i tak, jak widzicie, no trochę mamy tu zrobione. Kurde, mój komputer się pali, bo na średni gram. I tak, tutaj jak możecie zauważyć, bramy są wszystko ładnie otwierane, każda z nich. Tylko z tego co wiem, to jest jakiś błąd od dźwięku, ja to naprawię później. Tutaj mamy kolejny. Wszystkie tutaj się otwierają. Wszystkie pięknie, ładnie działają. I brama. Brama się jeszcze nie otwiera, ale to trudno. Toaleta też jeszcze nie przeskalowane, drzwi nowe. Tutaj te wszystkie też się nie otwierają, będzie trzeba to naprawić. To też. No, ogólnie sporo rzeczy. Drzewa. Drzewa. Drzewa, drzewa, drzewa. Wydawało mi się, że pewien z moich modułów dalej jest zaznaczony. Dobra, jakie są piły łańcuchowe? O. Drzewa można Ale lag. A, nie można. Okej. Wydawało mi się, że można. Tam macie oczywiście jakieś latające obiekty. Metaliczna cegła, z której dalej ciśniemy bekę. I tak, te drzwi mają 4 metry i tam chyba 6, 4 coś. W każdym razie. Tutaj animowane. Pięknie, ładnie. Jak na oryginale. Tutaj ta łąka jeszcze nie zrobiona, ale to. I z tym. Te drzwi też się jeszcze nie otwierają, będzie trzeba je wyanimować. Tutaj w ogóle siatka się nie załadowała, to będzie trzeba tu poprawić jakimś innym. No i tutaj jeszcze trawy nie ma. Tutaj już wszystko jest pięknie, ładnie. Pięknie, ładnie zrobione. Kruki, pola. Co do terenów, to są jeszcze niestety z mapy oryginalnej. W sensie z podstawki to będzie trzeba zmienić. No i teraz może tak. Czekaj. Gdzie jest Wood Visibility i Player File Light Mode. Jeśli chodzi o budynki, no to są jeszcze te oryginalne, nic nie zmieniałem.
Tutaj blokowiska, tam się za chwilę przyjdziemy. A tam w oddali, no są maszyny początkowe. W sumie mogę się do auta teleportnąć. No widzicie, tutaj was respi w ogóle. Cholera wie gdzie. Walter macie w rowie. Są rzeczy jeszcze do poprawy. Jedziemy. Intensive 15 FPS gameplay. Optymalizacja, to może być. Kurde, jak się włącza FPS? Nie wiem, jak się FPS włącza. Więc wybaczcie. Tutaj pola, miedza ładnie zrobiona. Pola też zrobione. Ja je robiłem z tego co wiem na oficjalnym serwerze Refitka, byłem na głosowym i robiliśmy wtedy mapkę. Tutaj też pola, roślinność ładnie zrobiona. Jeziorko, do jeziorka da się wjechać. Pojazd też się dał to. O, ani. O, a jednak. To przy okazji wam pokażę miasto. To kupmy, bo tym nigdy nie jeździłem. Transakcja jest przetwarzana. No i czekamy, aż to się kupi. No i niestety na razie nas rozpi w polu. Jest jakiś błąd, którego jeszcze nie naprawiłem. Tutaj krzaczki, wszystko ładnie. Pole zrobione. Tutaj przechodzimy szybko. Zepsuty zetur, klasyka. Ja go wymienię na Ursusy, na Urkruzy polskie. Tutaj trigger na sklep działa. Oczywiście. Kurde. Oczywiście ikonka musi być domyślna, bo mapa na konsolę przystosowana musi być. Budynki jeszcze nie zmienione. Tutaj ładna nawet okolica. Więcej drzewek muszę dodać na pewno. Bo tak trochę pusto może być. Tutaj drzewka, 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 osiedle. Tutaj tamtą ubrę trzeba wywalić i nową. O, i tutaj pierwszy nowy budynek jest. A mianowicie już taki, on jest z paralaksem, ale jeszcze kolizji nie dałem. Jeszcze kolizji nie ma. Kolizję będzie trzeba dać. No i cóż by tu rzec? Co najmniej paralaks jest. To pierwszy budynek z paralaksem, więc... No nie mogę usiąść do niego fajnie. Kurde. No i okej, tutaj już przechodzimy tutaj do następnego. Ja ściszę jeszcze dźwięki maszyn, bo niestety nie mam. Słuchawek i wiecie, no. Tutaj no w oryginale był trigger, u mnie jeszcze go nie ma. O, running lua method jest błąd od tego. No i OSP. I tutaj... I tutaj, czekajcie, może chyba tak to było. Czekajcie, zaraz tu znajdę. A, okej. Już oskryptowane. Okej, ale to tyle. Latranie się jeszcze nie świe... No i to tyle, latranie się...
Latarnie się jeszcze nie świecą, jeśli chodzi o to błotko tutaj. Pola. Pola, wszystko ładnie. O tutaj tako. Dajmy 17. No, ładnie. Kurde, zawsze te. Tam mamy gospodarstwo, ono jest normalnie zrobione, jeszcze nic tam nie działa zbyt. No i drogi, takie to są aktualnie. Pewnie je zmienię, dodam malowane bardziej. O, i tutaj jak widzicie, krzaczki, drzewka. Kolejne pola, wszystko ładnie. Tutaj zjazd do gospodarstwa mamy. Wjeżdżamy sobie i... W ogóle tutaj jest chyba... No, chyba customowe tutaj oświetlenie wgrywałem na tą mapkę. Chociaż nie pamiętam już. Tutaj mamy trawkę, wszystko ładnie tutaj. To się jeszcze nie otwiera, więc spokojnie. Wszystkie będą wiatry drewniane. W sensie wrota. Będę wymieniać najpewniej na te drewniane. Bo od nich mam już skrypt przygotowany i nie chcę mi się więcej razy robić. No. Tutaj jeszcze roślinność trzeba dodać. W ogóle to automat trochę zepsuł te opony w polu. Chociaż nie wiem, może tutaj zaokrąglone bardziej. Skrypt na pola jeszcze nie działa niestety, więc wybaczcie. I tutaj jak jedziemy sobie dalej, to tutaj oczywiście krzaczki jakieś koło tego sklepu. Tutaj będzie chyba skup. Myślę nad tym, żeby zrobić tutaj jakiś skup. I tutaj sobie jedziemy. Tutaj są pola zrobione na prośbę widzów z live'a. Więc pozdrawiam. Zrobiłem pola dla was. Tam jeszcze łąka jest, ale ona jeszcze jest niegotowa. O kurde, to ciężko jest się wyrobić. Tutaj są tory kolejowe. One wyglądają tak. Lasek. On troszkę może lagować, ale to... Mapka pod bardziej wymagające kompy, więc no. Tutaj jedziemy sobie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Intensywnie. Tutaj oczywiście będzie trzeba to trochę jednak złagodzić, mi się wydaje. Ale tutaj wszystko ładnie działa. Tutaj. To jest dojazd do gospodarstwa i tutaj w prawo skręcamy. Na razie. W ogóle to będzie troszkę dłuższy odcinek making of, bo chcę pokazać wam wszystko, co mamy na mapce. No i tutaj właśnie ten las najbardziej laguje. On strasznie laguje, więc... Wybaczcie, że przez chwilę będziemy się tutaj patrzeć, ale... Optymalizacja. Będzie trzeba chyba bardziej ten las zrzadzić, tak mogę to nazwać. Żeby był rzadszy trochę. O, tutaj drogę urwało. W ogóle to będzie trzeba też poprawić. A tak to optymalizacja mapki jest git nawet. Tutaj jeziorko. W ogóle ja mam dalej kaszel. Więc no. I tutaj jeziorko. Jeszcze tutaj trawy nie ma, więc... Tam jest jakiś budynek, bo ten oryginalny to on się psuł i trzeba było wsadzić nowy. Tutaj przejazd kolejny. Tam jest dalej droga, gdzieś tam koło SP wyjedziemy, ale ja chcę tędy przejechać. I tędy od tutaj. Tutaj może wam skup pokażę. Tutaj będzie skup. I tyle, nic tu więcej nie ma. Jakbym wgrał sobie modę na pełno, to można by było trochę poskakać tym driftowozem. No tutaj tory będą szły. Dokładnie tutaj i budynek bez tekstury na razie, bo muszę dopiero zrobić jakąś ładną. I tutaj w prawo. No i tutaj jakieś choinki są położone na razie, żeby wiedzieć, że tutaj las jeszcze robimy. No tak to na razie wygląda. Tutaj jedziemy dalej.
No i znowu wyjedziemy koło tego lagującego lasu strasznie. Okej, okay, tutaj, 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 tutaj i wyjechaliśmy. No i tutaj choinki tak trochę dziwnie są poustawiane. Tak prawie że pionowo bym powiedział, to będzie trzeba naprawić. Tutaj łąka już w pełni grywalna. W ogóle okolica miasta, co nie? I okolica jest w pełni grywalna jako mapa. Już jest w pełni grywalna. Tutaj żywopłot koło torów będzie trzeba zrobić. I w sumie możemy przeskoczyć. Jakby to był polonez, to byśmy na pewno przeskoczyli, ale... O, tutaj jest kolizja. Tutaj jest kolizja. Jeszcze nie usunięta. No. Tutaj jest ten budynek z oryginału, on będzie oteksturowany lub wymodelowany kompletnie na nowo. Symafory, czy jak to się nazywało. No to, co pokazuje światło. Tutaj w ogóle jest moja ulubiona okolica. Tutaj wodę będzie trzeba trochę poprawić. Tutaj spędziłem 1 godzinę, żeby to jakoś ładnie wyglądało. No i według mnie wyszło git. Wodę inne trzeba poprawić, bo ona taka rozciągnięta strasznie. Ale chyba nie wygląda to źle, no patrzcie. Według mnie jest git. Taka bardzo ładna okolica z klimacikiem. No nie powiecie, że nie. Po drugiej stronie też zacząłem coś robić na ten sam wzór, ale no jeszcze nie dokończyłem. I teraz tak, nie wiem jeszcze ile dokładnie tej mapki zrobiłem, więc nie wszystko wam pewnie pokażę. I jedziemy do tortaku, który dzisiaj rano robiłem. W sensie robiłem te tekstury obok niego. Tutaj w ogóle też dzisiaj to rano robiłem. W sensie dzisiaj, jak to ja nagrywam, jest niedziela, więc no. Tutaj też będzie woda, taka sama jak tam, tak samo to będzie wyglądać. O i tutaj mamy tartak, nasz bardzo śliczny tartak. Myślę, że według mnie wygląda on git. Git go w sumie zrobiłem na nowo. Tutaj jakieś trawy, tutaj myślę, żeby jeszcze zrobić przejazd jakiś i jakieś ślady dodać. No. Tepamy się szybko do naszego pojazdu i skręcamy w las. No tutaj choinka przekrzywiona, tutaj ambona. Jeśli się nie mylę, tak, ambona. Myślę, żeby tą z nowym modelem wrzucić i z nowymi teksturami. Tutaj skręćmy. Tutaj dalej są ambony, sarny się pasą. My te srany to robią jeszcze większy klimat w tych lasach, więc no wiecie jak to jest. A mapka może mieć bardzo duży klimacik. I tutaj jeszcze w całym lesie jakiejś roślinności nie ma, będę dopiero skrypt wgrywać na to, żeby móc to zrobić szybciutko. Kilka sekund i już mam cały las pięknie zrobiony. Tutaj jakieś krzaczki dodawałem, tutaj jest tekstura lasu już dodana. Czekajcie, teraz gdzie jest ta ładniejsza okolica lasu, która jest tutaj, okej. Okay. Można powiedzieć, że tam robiłem sporo podczas live'a, ale jeszcze trzeba kilka rzeczy poprawić. Robiłem podczas, no tutaj o, są już krzaczki, ja tędy to przejadę. No i okej. Okay. Ogólnie live'y robię w piątki i niedzielę, więc zapraszam na YouTubie, więc no. W tym tygodniu, no w zeszłym tygodniu, kurde, muszę się nauczyć, że ja nagrywam to na zapas. Nie było innych live'ików, bo wiecie. Tutaj woda, o kurde, co się stało. No, woda. Tutaj jeszcze będzie trzeba
no poprawi ten zjazd z górki. Ale myślę, że mapka. O, tutaj to drzewo jeszcze trzeba wywalić. Sporo rzeczy jeszcze do poprawy. Wersja mniejsza mapki wam wyjdzie na Motaba, nie wiem kiedy. Wyślę na pewno tą mapkę w wersji mniejszej, żebyście też mieli sobie w co pograć. Bo wiem, że chcecie tą mapkę. Bo to w sumie od niej mam najwięcej widzów na streamach, więc. No, ja ją wam wypuszczę. O, tutaj myślę jeszcze nad dodaniem jeziorka jakiegoś, żeby klimacik był. No i tutaj już mamy trawę. Mamy już trawę. A las będzie jeszcze robiony spokojnie, więc. Kurde, nie wpadnij tu. Tu też. No, w ogóle ciasno tu jest, więc no. Tutaj błotko. Tutaj krzaczki jest pięknie porobione. Dobra, i tutaj wyjechaliśmy to, na tą drogę. I tutaj w sumie chyba. O, no tutaj, tutaj i tutaj jest wjazd taki ładny, zrobiony jest trawą. Tam dalej nic nie ma, tylko jedno pole. A w sumie mogę wam je pokazać. O, tutaj jest bardzo ładnie zrobione już. Jeśli chodzi o tą okolicę, więc no. Ja szybko tutaj polecę samochodem. Nie wiem, czy na początku wam nie wrzucić jakiegoś easter egga, teraz mam taki pomysł. Kto będzie wiedział, ten będzie wiedział. No tutaj mamy skup. I tutaj jedziecie drogą polną. Przez tory i macie pole. Pole tuż obok torów. W ogóle tory są tutaj poprowadzone, ale one na razie się kończą. I w tej wersji, która wam wyjdzie najwcześniej, one będą właśnie chyba tam się kończyć. Czemu? Bo zanim skończę całą mapę, to dużo czasu zajmie, a chcę wam ją wydać, żebyście mieli sobie na czym pograć. No i tutaj się łąka zaczyna. Tutaj chyba będzie granica tej mapy pierwszej wersji. Ale na Motaby co 2-3 miesiące będą aktualizacje. O, i tutaj tak to się kończy, tak samo jak na Woli Kudeckiej. Dobra, co mam tu jeszcze pokazać by? No jedziemy dalej. Większość czasu na tej mapie to spędzę samochodem, jeśli chodzi o prezentację. No i let's go dalej. Dalej. Lecimy w dal. No, jeśli patrzę się na lasy, bo tutaj są duże lasy, no to ma się te lagi na słabszych kompach. O, tutaj jakieś triggery. Tutaj chyba są te żywopłoty w oryginale, więc je będzie trzeba usunąć i postawić nowe. Tam coś było w oryginale, więc wiecie. Tutaj przeskakujemy. Tam jeszcze nic nie ma, nie ma nic zrobionego, więc nie ma sensu jechać. Jeszcze będzie trzeba trak zwierząt zrobić. O, tutaj mamy taki słup zrobiony. No i tak to wygląda. Tutaj też jest zrobiony taki ogrodzony. Tutaj kapliczka i sklep, w którym jeszcze nikt nie ma. No i te pola. Tutaj są te większe pola, więc no będziecie mieli na każde maszyny pola praktycznie. Tutaj na tej mapie w wersji finalnej będą 4 gospodarstwa, nie 3. O, i tutaj właśnie lag. W sensie jedno. No 3 oryginalne plus jedno dodatkowe na najmniejsze maszynki, żebyście mieli sobie jak pograć. Pod mniejsze pola. Na każdym będziecie mieć maszyny, więc no. No tutaj taki zeskok duży i tutaj pola kolejne.
No i tutaj jest ten rów, w którym ta waltra siedzi. Możemy tak to nazwać. Studzienki na środku pól. Czy jakby to nazwać, nie wiem. O, woda w środku. A nie, nie woda. Nie tutaj jest woda, tutaj taki przejazd. Woda jest tutaj postawiona, też jest tak rozciągnięta, to będzie trzeba jeszcze naprawić, żeby to ładniej wyglądało. No. I tutaj te tory kolejowe, które idą trochę za daleko, one powinny tu już skręcać, ale no jest jak jest. Tutaj kolejne lasy i kolejny tutaj taki bardzo duży po lewej. Z bardzo dużymi drzewami. Może za dużymi. Jeśli chodzi o nie, niektóre z nich to są za duże. I będzie trzeba to wywalić. Górale znak tutaj. Tutaj chyba nic nie robiłem jeszcze. O, tam widać pierwsze zmienione budynki. To znaczy kolejne zmienione. No i tutaj woda wystająca. Bo tam będzie woda. No. No i tutaj gospodarstwo, ono jest zaczęte robić. Zaczęliśmy je robić. Widzicie, są już płytki wyłożone. Ziemia też. Oczywiście nie ma otwieranych bram, więc trochę słabo. Choinki też nowe są, to znaczy tu je, czy jak to nazwać. No w sensie te krzaczki są nowe, nie z kilku plainów. O, tutaj pole kolejne widzicie. Blokowisko, które jeszcze nie jest gotowe. No i tutaj w oryginale było tak dużo plainów, a my tutaj wrzuciliśmy takie oto choineczki. I ten nowy budynek. Tam w oddali chyba, tak, tam coś robiliśmy, więc tam się przejedziemy szybko. I przeskakujemy. No i mamy tutaj kolejne. Kurczę, niestety jest zamknięte. A tu my zrobimy tak. Tutaj mamy małą trawę. W środku też jest, to będzie trzeba usunąć. Sporo rzeczy jest do poprawy, więc no. Tutaj brzuski, jakieś winki małe. Ziemia. Tutaj w tyle. Kurczę. Tutaj w tyle też mamy gravel. I ziemia tutaj do tego. I oczywiście tutaj gravel, który idzie sobie o taką. Dobra, i tutaj to wszystko. No i tutaj macie skup zbożowy górale. Witam na góralach. Tak chyba zaczął się ten odcinek z tego co... Chociaż nie wiem jeszcze, bo nagrywam wstęp zawsze zanim... Znaczy zanim... No jak skończę nagrywać, to wtedy dopiero wstęp nagrywam. Jestem dziwnym człowiekiem. No i tutaj po prawej mamy pięknie, wszystko ładnie. No i tutaj drzewka są pięknie porobione, ich nie było, dzisiaj rano je dodałem. Trochę monotonnie, ale coś się zmieni tutaj i tutaj też. I co, chyba wam już wszystko pokazałem. Wszystko macie już chyba pokazane. Nie wiem, o czymś zapomniałem, chyba nie, a jak nawet zapomniałem, no to... W następnym making of ja wam pokażę. Tutaj macie choinki. Znaczy nie wiem jak to nazwać, co jest krzywe jak 150. No i cóż, to już będzie na tyle na dzisiaj. Nie wiem czy wszystko wam pokazałem czy też nie. Dzięki za oglądanie. I... Cześć.
Cześć, cześć, cześć i żegnam was już.